No i dzień dobry. Witam już Was po zawodach, po tych filmach, tak zwanych relacjach, a nie filmach bym to nazwał. Jak wiecie, majówka, zwykła relacja, wiadomo, tłumaczyłem, impreza. Potem były moje zawody, chciałem, żebyście zobaczyli kolejny rok, jak to wyglądało. Teraz zaczynamy prawdziwe łowienie, prawdziwe karpiowanie, a właściwie prawdziwe amurowanie. Nie wiem, czy podejrzewam, że większość widzów kojarzy tą wodę, na której teraz jestem. Jeżeli już mówię o amurach, to wiecie, o co chodzi. Wiele widzów czekało na ten film, no i się doczekało. Mamy dzisiaj 10 czerwca, sobota. Startujemy z potężnym filmem. Ale czy będą potężne ryby, to zweryfikuje ta woda. Bardzo trudna woda, bardzo wymagająca woda. Mamy dzień pierwszy naszej zasiadki. Wędki wywiezione godzinę temu. Mamy godzinę 16.30, już prawie 17 właściwie. Wędki wywiezione godzinę temu. Będziemy walczyć. Większość widzów pamięta z ubiegłego roku 21800 pobita życiówka z tej wody, z tego miejsca. Potem w sierpniu 19500 amur na brzegu. Nic dodać, nic ująć. Trzeba go pobić. Mam nadzieję, że widzimy się jeszcze dzisiaj. Witam Was wszystkich w nowym, pięknym dniu. Trochę mam déjà vu takie, bo w ubiegłym roku w czerwcu, drugi dzień właśnie rano, zacząłem Wam opowiadać z tej wody, jak pojechałem na te amury, że urwałem pięknego amura. No to zacznijmy ten dzień drugi z tradycją. Ryba o godzinie 23:00. Wątpię, żeby to był amur. Pojechała w lilię, odjazd był po prostu kosmos. Odjazd był kosmos, powiem Wam. Niesamowity. Popłynąłem pontonem oczywiście po liliach szukać żyłki. Bardzo daleko ta ryba była. Przeokrutnie. Ale niestety się wypięła w tych liliach. To tutaj nic... No nic tutaj źle nie zrobiłem, tak jak w ubiegłym roku. Było to z mojej winy. Strata ryby, strata amura wtedy. Ale myślę, że to był karp i to naprawdę bardzo ładny karp, zwłaszcza, że tutaj o karpia bardzo ciężko, jak i o amura zresztą, w ogóle o dużą rybę tutaj ciężko. I znowu mi się udało w pierwszą dobę ją zrobić. A tak naprawdę to w ciągu pierwszych 7 godzin. Więc naprawdę... I powiem Wam, truskawka fluo, ta co puszcza tego gluta zielonego, popek, 15 oczywiście, i tak samo jak w ubiegłym roku, odjechała pierwsza. No dupa. Oglądałem sobie wczoraj finał Ligi Mistrzów, powiem Wam. Już przysnąłem nawet na chwilę przed tym braniem, ale odjazd był tak potężny, ja szczytówki mam w ogóle wysoko, żeby ta ryba się dopinała, żeby już tutaj... powiem Wam, co to się robiło. Bez pontonu to w ogóle bym połowę żyłki stracił. No, mamy godzinę 6 rano, zaczynamy dzień drugi. Niestety jedną spinkę już mamy, tak się zdarza. Chociaż powiem szczerze, że na ten hak to jest pierwsza spinka. Jeszcze mi się nie zdarzyło. No ja z tego wszystkiego aż spać nie mogłem, powiem Wam. Wstałem, była 5:20, obudziłem się po prostu. Coś tu pochodziłem, coś tu popatrzyłem, obserwowałem wodę. Mówię, a już się nie kładę, kawę sobie zrobię. No i robię.
Dobra, pokażemy wam się po południu. Myślę, że już jest godzina 17. Jak widzieliście już na kamerze wcześniej, dojechała do mnie ekipa. Proszę bardzo, Piotruniu z Natanem w basenie. Dianci poszła na drzemkę do namiotu. My tutaj na tym upale... No nie, no uwaga, kamera, Natan! Natan strzela z pistoletu do wszystkich. Synu, ja mam kamerę! No, pokażę wam nasze obozowisko. Namiot Dianci i Per Piotra. Namiot mój już widzieliście, gdzie stoi. Tam w autach mamy spiżarki, tu jeszcze stoi malutki morasek. Więc obozowisko mamy piękne, pogoda piękna. Oczywiście cały dzień jesteśmy bez brań. Od tej pięknej ryby w nocy jesteśmy, ja jestem bez pika. Piotrek z Diano to tam zestawy wywieźli dopiero 2 godziny temu. Myślę, że za godzinę gdzieś będziemy już przewozić wszystkie zestawy, zasypiemy z pontonu. W tym bądź razie mamy niedzielę, 11 czerwca, tak jak mówiłem rano. Drugi dzień zasiadki. Dobra, czas najwyższy, żebym przywitał się z wami w dniu trzecim. Oczywiście dzisiaj mamy patelnię, upał, żeśmy w basenie posiedzieli, tak. Grilla zjedli, herbatę wypili. Parę krąpi złapali. Tak, no fakt. Dzisiaj Diana z Piotkiem uznali, że karpiówki ściągają, postawili federka, bo na Natana spławik to tak słabizna była straszna. Moje karpiówki stoją, to oprócz pierwszej doby, pierwszej nocy i tego konia, którego urwałem, to ja miałem jeden podjazd. Na lewej wędce, na owocową bestię u Piotrka i Diany, słuchajcie, całą noc natrąbił ten zestaw, pik i pik, pik i pik, pik, pik. Ryba oczywiście z tego nie wyjechała, Diana wstała o 6, uznała, że założy tam, jaki to był rozmiar kulki? 12. 12 założyła tam kuleczkę malutką z małym haczykiem, naprawdę małym, żeby sprawdzić, co to było. Oczywiście wtedy ryba zniknęła, wiecie jak to jest. Więc witamy się w dniu trzecim. No nic wam więcej nie powiem, oprócz tego, że odpoczywamy, opalamy się, chociaż dzisiaj koszulek już nie ściągamy, bo mamy dość. Jesteśmy trochę już popaleni. Siema. Jesteśmy trochę już popaleni. Więc tak jak mówię, trzeci dzień. Jeżeli dzisiaj już ryby nie będzie, to raczej się już nie zobaczymy. Bo na ten film mam plan inny, ale codziennie raz się melduje. I nawet leszcza nie mamy. A zestawy mieliśmy 4 soczyste postawione. Zobaczcie, jak to jest pięknie. No coś pięknego. Piotrek z Dianą powiedzieli, że tu lepiej jak nad morzem. Tak. Tylko, że basen musi być. Nie no, piękna woda. Zobaczcie, jak pięknie. Upał mamy niesamowity. Pójdziemy z drugim zestawem. Dobra, witamy w dniu czwartym. Nastąpiło wreszcie u mnie branie, lewy kij, truskawka, popek. Zabiję was wielkością tej ryby. Pewnie już się spodziewacie, że to niestety nie po to, po co tu przyjechałem. Waleczny, wielki. Uspokoić go? Nie, ty lepiej go nie uspokajaj. 47 cm. Taki skalarek malutki. Która jest godzina? 11? W nocy zero aktywności. Znowu im pikały wędki całą noc, pozakładali już kukurydzę. Ale powiem wam, że coś jest nie tak, bo te leszcze nawet brzydko się podpinają gdzieś za górę na popka. To bardzo dziwna rzecz. No mały leszczyk, no co wam powiem. Witamy w dniu czwartym. Witamy w dniu czwartym z rybą, znaczy rybką. Ale dobrze, no bo coś się już pojawiło, bo już się troszeczkę, powiem wam, martwiłem. A ty możesz mi się nie trącać, ty? Dobra, puszczamy tego wariata, bo to nie ma co za bardzo tu pokazywać. Wywożę zestaw i mam nadzieję, że zobaczymy się dzisiaj czymś większym. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. No i czas, żebym się z wami przywitał w dniu piątym. No, powiem wam, że inaczej bym na to wszystko patrzył, jakby ten klocek wyjechał z wody, co był pierwszej nocy. No, patrzę na to tak, że teoretycznie był, no ale co z tego, że był, jak jest urwany. Piotrek z Dianą pojechali do Wrocławia. Mamy środę, godzina 18, dzień piąty. Pojechali do Wrocławia, musieli czwartek, piątek iść do pracy. W piątek wracają z moją żoną. Żona do mnie przyjeżdża również na weekend, ponieważ w sobotę robimy moje urodziny tutaj nad wodą. Zaraz wam pokażę zestawy, jak sypie. Mam nadzieję, że pogoda mi w tym nie przeszkodzi, bo we Wrocławiu już podobno jakaś burza jest w obecnej chwili. Ja tutaj na razie mam chmury i jakiś drobny deszczyk, jak widzicie, zobaczcie, jaka chmura. Ale na burzę się to nie zapowiada. No. Dobra. To jest pierwsza wywózka, wiadro 17 litrów. Kukurydza, orzech zalane bosterem, truskawka z tandema. Orzech i kukurydza gotowe z tandema, bo na pierwszy i drugi dzień miałem kukurydzę gotowaną, którą sobie ugotowałem w domu. Tutaj wjeżdża już gotowa, mamy tam worków full. Tutaj jest troszeczkę orzeszka, na początku sypałem orzeszkiem osobno, ale teraz troszeczkę zmniejszyłem ilość orzecha, bo nie ma po co go na razie sypać takich ilości. I myślę, że takich kulek, to są te z tandema owocowe, różne smaki, ta paczka 10-kilowa. Ja myślę, że po łyżce na zestaw. No to nie, dzisiaj niedużo, no bo nie za bardzo jest po co sypać. Na początku, w pierwszy dzień weszło tego dużo, dużo więcej. Na obecną chwilę zmniejszamy sypanie. Tak jak mówię, po takiej dużej łyżce kulek, nie wiem ile tutaj wejdzie, po kilogramie kulek i 17-litrowe wiadro kukurydzy z orzechem. Na początku wjeżdżały dwa, ale tak jak mówię, na razie nie ma potrzeby. Zestawy bardzo proste. Letkor, oczywiście. Bardzo długi, do tego ciężarek 100-gramowy, bezpieczny klips, gumeczka, przypon na miękkiej plecionce, bardzo długi, tak jak mi tutaj najbardziej na amury tutaj działają. Do tego obciążenie, haczyk Kraken 2 z rurkami termokurczliwymi, żeby lepiej się zaginał. I do tego kulka Popek, tandem bajca, truskawka ta z fioletowej serii, co puszcza tego zielonego gluta i na to właśnie padł ten, myślę, że karp pierwszej nocy. Drugi zestaw wygląda identycznie, tak samo. Jedyne co jest różnica, to kulka, która mi w ubiegłym roku dała życiówkę i wszystkie najlepsze efekty, czyli truskawka różowa, tandema, Popek 15, tak samo. No i tak to wygląda. Nie mogę tylko przeżyć takiej rzeczy, że to było tak blisko. Niestety się nie udało w tej pierwszej nocy. No nie mogę przeboleć tego po prostu. No tak to bywa niestety, ale na takiej wodzie jak się traci taką rybę, no to boli. Po prostu tak boli. Jak widzicie, jestem piąty dzień, a mogę mieć jedną, a mogę być 15 dni nie mieć żadnej. To jest taka woda i bardzo różne rzeczy już nam robiła. Chociaż tak jak mówię, w ubiegłym roku już zmieniłem sposób sypania, łowienia i zaczęło to naprawdę działać i przynosić więcej tych ryb. Na razie, tak jak widzicie. Widzimy się później. W dniu szóstym naprawdę zaczynałem tracić nadzieję. Zastanawiałem się, co mogłem zrobić źle, co mogło nie zagrać, coś może z pogodą. Ale znacie chyba wszyscy to uczucie, kiedy wasza ukochana woda daje wam po prostu lanie. Myślę, że wszyscy znamy to uczucie, ale zawsze jak wierzę do końca, to tutaj w tym dniu szóstym naprawdę traciłem nadzieję. Kręciłem się z kąta w kąt, myślałem co zrobić, cały czas obserwowałem wodę. Właściwie cały dzień spędziłem na obserwacji wody, szukaniu, pływaniu pontonem, obserwowaniu. No, nie wiedziałem naprawdę już co mam zrobić. Dlatego w dniu szóstym nic, po prostu nic
nie nagrywałem. No i witam wszystkich w dniu siódmym. Historia tej ryby jest dosyć zagadkowa, ponieważ ja nie miałem teraz wcale brania. Tylko wczoraj o godzinie 20 chyba jeszcze pierwszej z haczykiem leżeliśmy już w namiocie z Natanem i mieliśmy otwarte okna i widziałem, że na prawym kiju trzęsie się szczytówka przeokrutnie mocno. Ale w pewnym momencie przestała. Piknięcia nie było ani jednego. Jak wiecie, ja mam szczytówki wysoko, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby nawet leszczyk taki mały, on nie ma 50 cm, on jest bratem bliźniakiem tamtego, myślę, że koło, może troszeczkę dłuższy jest, ale no może, nie, 50 nie ma na pewno. W każdym bądź razie jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby taka rybka się zapięła i siedziała na haku do rana. Co ja mogę wam powiedzieć? Szkoda, że tego nie sprawdziłem po prostu wczoraj. Tak mi się wydaje, że to tak było. Ale wędka siedziała gdzieś w zaczepie, więc myślę, że on po prostu sobie tam stanął ukuty i sobie stał. Piękny leszczyk złoty, ale malutki. Więc ja już go puszczam, bo to jakiś wariat. Taki jest wariat teraz, ale żeby swingera piknąć, to nie mógł, nie? Witam w takim razie w dniu siódmym. Dzisiaj przyjeżdża ekipa. Piotrek, Diana, moja żona. W sobotę robimy urodziny. Moje, więc może na te urodziny jutro rano pojedzie to, co powinno pojechać. Dobra, ja się do was odezwę na koniec siódmego dnia. Jesteśmy już pełną ekipą, obsadą. Gdzie on jest? Diana. O, tu jest, o, dobra. Jesteśmy już wszyscy. Zmieniamy tryb wędkowania na tryb kibicowania. Oglądamy Polska, Niemcy i widzimy się, mam nadzieję, jak najszybciej z rybą. Jest! Jest! I jeszcze pierwszą bramkę jeszcze Niemcom. Witam was w dniu ósmym. Pewnie się domyślacie, rybostan taki sam. Dzisiaj sobota, obchodzimy moje urodziny. Ale chciałem wam pokazać jedną rzecz. Wielu z was do mnie pisze, jak rozpoznać na wodzie, czy są amury. Bardzo prosto. Zobaczcie na to. To jest jedna z najważniejszych oznak, że amur jest na wodzie, czyli korzeń lilii. Jeżeli nie macie lilii na wodzie, to zaraz wam pokażę, ale jeszcze wam pokażę, bo to jest ewidentnie, tutaj chodzą amury i to naprawdę potężne. Zaraz sobie dopłyniemy, do tego momentu się obrócimy. To jest miejsce wyborne. O, ryba poszła. Nie widziałam jej. Patrzcie na to. Jeżeli widzicie coś takiego tutaj, to jest najlepsza oznaka tego, że macie amury w łowisku. Tu płytko chyba jest, nie? To jest... Ile ma tu głębokości? Aha. Tu już mamy dno. Zobaczcie, tu jest ile to jest? Metr. Metr głębokości, ale to jest najlepsza oznaka tego, że macie amury na wodzie. Wygryzione przez amura wszystko. No, tak to wygląda. Chcecie oznaki amura mieć na wodzie? Jeżeli chodzi o wodzie z liliami, to jest jedno z najlepszych. Pływające korzenie. Myślę, że na tą chwilę to na tyle. Chciałem wam pokazać oznaki. To, że ja siedzę tydzień i nie mam ryby. Nie, naprawdę. Amury takie są. Po prostu amury takie są. Nie wolno się zrażać, bo amury takie są. W ubiegłym roku, w ósmym dniu, miałem 3 sztuki. Teraz miałem jednego kloca, którego urwałem. Nie wiem, co to było. Więc mam nadzieję, że w dzisiejszym dniu ósmym, 17 czerwca w mojej urodziny, jeszcze się zobaczymy. Ale już tylko i wyłącznie z rybą. Jeżeli nie, to widzimy się w dniu 9. Słuchajcie, dzień 9. Dzień 9 wreszcie. No nie jest olbrzym. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego malucha. Ale nareszcie, już miałem wam nagrywać, że chyba trzeba się pogodzić z porażką. Mimo to, że jeszcze mamy poniedziałek.
i myślałem, że już czas się pogodzić z porażką. Chciałem nagrywać wam to w dniu 9, ale jeszcze nie. I mamy. Zobaczcie, jaki gruby amurek. Prawie 6 kg. Naprawdę po tylu dniach bardzo cieszy. Truskawka Fluo Tandem Bites. Upał się zrobił, ale sra. Słuchajcie wszystkim. Dokładnie go ważyłem, to 5900. Powiem szczerze, że myślałem, że mniej, ale chyba waży tak dużo dlatego, że jest obżarty niesamowicie. No i mamy to. Cieszy naprawdę, ale wiecie, co mnie najbardziej w tym wszystkim cieszy? To jest oznaka tego, że one tu przyszły. Wreszcie, po 9 dniach. Mamy maluszka, prawie 6 kg. Ale mamy, wreszcie mamy. Wreszcie jest, patrzcie, jaki brzuch na takiego amurka. No niesamowity. Jak go wrzuciłem na wagę, to byłem w szoku, że ta waga tak idzie w górę. No ale jest, jakby nie patrzeć, mamy go. Wreszcie przyszły. Strzelamy szybko 3 fotki, puszczamy go i wywozimy zestaw. No i nareszcie, pierwsze efekty ciężkiej pracy, chociaż powiem wam, ta ryba nie miała prawa tyle ważyć. Wiem, że to nie jest jakiś olbrzym, ale cieszy. 9 dzień, urwany jeden koń, 2 leszczyki i wreszcie amurek, no bo mały amurek. No zmiana pogody, tak jak mówiłem, ciśnienie troszeczkę idzie w górę, to lepiej dla amura. Upał jest nieprawdopodobny. No i zobaczymy. Dzisiaj tata do mnie przyjeżdża, chyba tylko na jedną nockę. Postawi też kije. No i zobaczymy, co to będzie dalej. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Cieszy.
walczył już jak stary. A tutaj branie też jak stary. No ale się okazał niestety bardzo młody. No odpaliła lewa wędka. Czyli obecny stan rzeczy, jedna spinka fajnego konia na prawym kiju, leszczyk i jamurek. I na lewej wędce leszczyk i jamurek. Jeszcze wczoraj wam je pokazywałem już, bo tak jak mówię, upał był przeokrutny. Burze się kręciły dookoła. Ania przyjechała z Pawłem. O tu, Timowicz śpi. Tu śpi Timowicz. Pamiętacie Pawła ze stanowiska numer 7 z zawodu z Big Fishem? No to śpi Timowicz. Tam kuła chuła Ani. I przyjechali, upały, burze się kręciły. Powiem wam, 11 dzień. Źle trafiłem w tym roku. Strasznie zły okres, szkoda. Bo w ubiegłym roku, jakbym był to 11 dni, w tym czerwcu, to tak fajnie połowiłem. No, przywitam się z wami w południe, krótko i na temat. Powiem wam, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Ale naprawdę, jestem już zmęczony. Dzisiaj jest 11 dzień zasiadki. Jedenasty dzień dobiega końca. Mówiłem wam wcześniej, że już się nie zobaczymy. Widzimy się tylko z jednego powodu. Dlatego, że zaczynam się pakować. Znaczy właściwie zacząłem od rana. Namioty poskładane. Basen się suszy. Mamy już wieczór. Się suszy już wcześniej. I rano jedziemy do domu. 12 dni zasiadki. Ten film nie dobiegł końca. Bo czy będzie ryba jeszcze, czy nie będzie, to się jeszcze zobaczymy. Ale pamiętajcie jedną rzecz. Ja tutaj jeszcze po niego wrócę. Bo powiem szczerze, wierzy się do końca. Ale jeżeli 12 dni jesteś nad wodą i tak naprawdę nie masz kontaktu z rybą, no oprócz tej małej, dwóch małych, z którą byś chciał, no to czas po prostu sobie odpuścić. Piękna woda, ale bardzo trudna, bardzo wymagająca, bardzo duże i kapryśne ryby. No nie spodziewałem się, że będzie tak to się kończyło. W każdym bądź razie urodzinowy wyjazd jak co roku, troszeczkę dłuższy niż zwykle. Chyba najtrudniejszy, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Dzisiaj mieliśmy 34 stopnie. Miałem jechać w piątek, ale jadę w czwartek. Powiem wam, że jestem już zmęczony. Muszę odpocząć, jechać do rodziny. Rano po prostu wstanę. Podejrzewam, że tylko z wami się przywitam 12 dnia i po prostu się pożegnam. Porażki budują sukcesy. I tak trzeba sobie powtarzać. To nie jest koniec tego filmu, przynajmniej. Ale jeżeli chodzi o rybostan, to myślę, że to koniec. Jeżeli się coś zmieni, to niewiele lepiej będzie niestety. Ale tak jak już mówiłem dzisiaj rano, trzeba wiedzieć, kiedy ze scen zejść. W tym wypadku to nie jest sukces, półsukces, czy fajna zasiadka, jeżeli chodzi o, mówię tylko o rybach. Wszystko inne było super. To jest dla mnie nieprawdopodobnie duża porażka i nauka pokory. Ale jak dobrze wiecie, sami pewnie po własnych doświadczeniach, amury i karpie duże lubią nas uczyć pokory. Dzień 12. Godzina 9 rano i nie mam nic więcej do powiedzenia.
Widzimy się w następnym filmie.